Ja witam ponownie. Tym razem zobaczymy reakcję stężonego kwasu siarkowego z metalami. Stężonym kwasem już napełniłem szereg probówek, przy czym ten film będzie dla wielu osób troszkę, myślę, zaskakujący w stosunku do tego, co do tej pory myślały o stężonym kwasie siarkowym. No to zobaczmy. Wrzucimy tu jakieś stróżki magnezu do właśnie tego, do probówki z kwasem siarkowym i zobaczmy, że rzeczywiście zaczyna się coś dziać, ale reakcja wcale nie jest jakoś strasznie intensywna. Widzimy, że to się tak trochę spieniano, wydziela się tam gaz, aczkolwiek nie jest to jakaś specjalnie intensywna reakcja. Jeżeli to chwilę potrwa, no to widzimy, że specjalnych zmian nie ma. Nawet ta reakcja trochę zwolniła, tak? Po prostu na zimno ten kwas niespecjalnie reaguje szybko. No to wrzucimy trochę glinu. Tutaj też nie powinno być niespodzianki, bo wiemy, że glin ulega pasywacji w stężonym kwasie siarkowym. Z rozcieńczonym wiemy, że reaguje bardzo powoli, a w stężonym nie dzieje się właściwie z tym nic. Dalej, kawałek manganu wrzucimy. Mangan już pokazywałem w innym filmie, właśnie w filmie poświęconym samemu manganowi. I zobaczmy, widać, że zaczyna się coś dziać. Zaczyna się coś dziać, ale niech nas to nie zmyli. Wrócimy do tej probówki za moment. Teraz z kolei wrzucę grudkę cynku. To jest taka większa tabletka tego cynku, więc nie wiem, czy ją tą pinczetą złapię. Mam nadzieję, że się mi zmieści do probówki. Zmieści. No zobaczymy. Na chwilę poczekamy i też do tej probówki za moment wrócimy. No dobra, wrócimy już może do manganu. Zwróćmy uwagę, że praktycznie już ustała reakcja. Mangan ulega pasywacji w stężonym kwasie siarkowym. Cynk, widać, że się zaczyna pokrywać dopiero drobnymi pęcherzykami. Jeszcze go sobie obejrzymy. Teraz żelazo. Tutaj też będzie mała niespodzianka. Mała niespodzianka. Bo, proszę zwrócić uwagę, zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu. Tak, bezbarwnego zresztą. Zaczynają się wydzielać. Żelazo rzeczywiście pasywuje w stężonym kwasie siarkowym, ale nie pasywuje od razu. Po prostu musi część tego żelaza po prostu przereaguje, zanim wytworzy się ta pasywna warstewka. To nie jest tak, że nie będzie objawów w ogóle, zawsze jak jest pasywacja. Na przykład tak jak w przypadku tego manganu. No on szybko spasywował, dalej się już nic nie dzieje. Zobaczmy, co z tym cynkiem. Widać, że bardzo powoli powstają pęcherzyki gazu i tutaj sobie idą do góry. Bardzo drobne zresztą. Ołów. Tutaj też nie powinno być dużej niespodzianki. Z powodów podobnych, jak rozmawialiśmy poprzednio. Tutaj się akurat kształt tej grudki ołowiu jest taki, że tam były uwięzione pęcherzyki, ale gazu, które się właśnie uwalniają, ale to nie jest w wyniku reakcji. Nie powinno też być tutaj większej niespodzianki. No dobrze. Na gorąco oczywiście jest możliwe roztworzenie, otrzymanie siarczanu ołowiu w postaci białego proszku. Teraz cyna. No jak widzimy, też nic się jakoś strasznie nie dzieje w stężonym kwasie siarkowym. Tak? No dobrze, co nam jeszcze zostało? Bizmut. Tu mam grudki razem z pyłem, ale wezmę grudkę. Miałem dylemat, czy użyć bizmutu takiego, czy takiego, więc najpierw użyłem w postaci pyłu, ale stwierdziłem, że może grudki będą lepszym pomysłem. Nie widzimy. Jest to metal już o aktywności mniejszej niż wodór, tak? Więc nie wypierający wodoru z kwasów. W przypadku rozcieńczonego niespodzianki nie było. Miedź. Wrzućmy dwa takie ścinki blachy i zobaczmy. Tutaj też na razie nie widać jakichś specjalnych objawów reakcji, ale przypominam, że jest to kwas zimny. I wreszcie srebro. No, wsypmy tę resztkę. Opada na dno i nic się tutaj specjalnego nie dzieje. No taki sobie jest, że tak powiem, to zaskakujące. Spodziewalibyśmy się, że z węgla skórę, że co on nie zrobi z metalami, a tymczasem widzimy, że tak naprawdę dużo agresywniejszy w stosunku do metali jest właśnie kwas rozcieńczony. Dosyć ciekawym przypadkiem jest, znowu do tego wracam, tellur, bo on daje właśnie taką sobie czerwoną sól,
czerwoną sól, ale o tym to zrobię osobny film i wytłumaczę, czym jest ten, od czego pochodzi ten czerwony kolor. Ale to przy okazji innego filmu. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy spróbować sprawdzić, od czym tego gazu, znaczy od czym papierkiem możemy sprawdzić zwilżony, momencik, mam nadzieję, że zwilża papierek i do którego byśmy mogli to najlepiej tutaj porównać. Może do tego żelaza, bo tutaj ten gaz się jednak wydziela. Mam nadzieję, że się uda go zabarwić. Nie chcę też dotknąć ścian probówek z tego powodu, że no nie chcę się zabarwić. No dobra, ale to mniejsza o to. W każdym razie widzimy, że ten kwas siarkowy wcale nie reaguje tak, jakbyśmy się spodziewali, jakie też to będzie, że zdecydowanie łatwiej jest roztworzyć metale w kwasie rozcieńczonym niż w kwasie stężonym. Na zimno nie rusza nawet miedzi jakoś specjalnie. No srebra to nie jest akurat zaskakujące, że się zesrebranie. Z miedzią i srebrem reaguje na gorąco dopiero. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz dla powtórki z chemii i dla biomist pozdrawiam DM.